Witam wszystkich ponownie. Pokazuję tradycyjnie już pierwszy dołeczek, pierwsza znajdka, półpodkowy. Jestem niedaleko tego miejsca, co znalazłem to sreberko. Nie wiem, myślę, że to jest bransoletka jakaś na rękę. Ale idę z drugiej strony ulicy. Marchewkowe pole. Fajnie się chodzi. Tam dalej też ciekawe tereny są. Zobaczymy, co wyskoczy. Trzymajcie się. Jak się kłócą w tym programie o tych samochodach, co naprawiają? Sworzeń czy Tuleya? Tuleya czy Sworzeń? Nie wiem, co to jest, ale... ale coś takiego. Zmykam dalej, na razie. Mamy chyba monetkę, tylko kurczę. A tu jest. Zaraz zobaczymy. A, mam szczoteczkę. I sprawa się wyjaśniła. Kolejny raz w szczerym polu pokazuje się dwa współczesne złocisze. No gubią ludzie, gubią. No. Kiedyś gubili, teraz też gubią. Strasznie wieje, zobaczymy, jak ten filmik wyjdzie. Lecę dalej do następnego. Znowu jakieś takie maleństwo wyciągnąłem, ale podkładka, ale ładnie na kolorek bije. Takie małe główienko, jakaś podkładka mosiężna. Dobra, do następnego. O, teraz kuleczka padła. Jakaś taka dłuższa trochę, wydaje mi się. Dobra, zmykam dalej. Kurde, patrzcie, jaki kawał widelca. Normalnie dwa zęby i to jeszcze resztki tych zębów. No na pewno widelec. Niezły numer. Dobra, zmykam, przemieszczam się po kolei, jadę, kurczę. Zobaczymy, co będzie. Na razie.
taka pierdółka aluminiowa, nie wiem z czego to jest. Kurde, mam mały problem, ale mi tego narosło między nogami. Co ja z tym zrobię? Dobra, trzymajcie się, do następnego razu. Idę dalej tym polem, zobaczymy co będzie. Czy pietruszka, czy monetka. Na razie. Nie, 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 nie. No, usiadłem 2 metry od tej pietruszki. I jakieś okucie ładne wyskoczyło. Kurczę, słabe światło jest, ale... ale taki ładny. Nie wiem z czego, czy to z okna, czy... czy od jakiejś szafeczki, czy czyszczę w domu. Zobaczymy. Dobra, idę dalej. Na razie. Następny jakiś elemencik wyskoczył. Nie wiem co to może być. Poczekajcie chwilkę. Coś mosiężnego. To się zwęża. W środku drewno było. Nie wiem od czego. Dobra, zmykam dalej, nabijać motogodziny. Jakaś klamerka wpadła. Ups. Gdzie uciekasz? No na pewno nie od buta, bo za duża. Myślę, że od uprzęży, od konia. Dobra, schodzę dalej. Padło coś takiego malutkiego. Nie wiem co to jest. Teraz wezmę szczoteczkę. Czy zbyt... chyba tyłek od naboju. Teraz przeczyszczę to, zobacz. No nie wiem, coś takiego małego. Pewnie nic istotnego. I co nam tu wpadło? Jakiś taki mały kawałek łyżeczki aluminiowej. Albo widelec. Tam był widelec, to może i tu widelec. Dobra, zmykam dalej na razie. No i proszę, tak płciutko, prawie na wierzchu. Cały. Ciekawe z którego roku. Ja spróbuję podczyścić. Nie wiem czy zobaczycie. Ale 1900, o widać, 1912. No i pójdzie z okołopy to głębiej w dołek sadzę i sobie zgnije pamiątka. Obok jeszcze wpadł kawałek
Tak samo. Dobra, zmykam na razie. Trzymajcie się dalej. Spadam. Coś się jeszcze trafiło pod sam koniec. Jakaś monetka. Halusek jakiś. Złotóweczka aluminiowa. Rocznik 74, młodsza ode mnie. Gówniarz. Jeszcze kopię dziury na koniec. Już kurde nie mam siły. Jeszcze taki złomek sobie chodzi, no. Nie wiem co to jest i niech tak zostanie. Na razie trzymajcie się. Nie wiem czego się macie trzymać, ale niech będzie, do zobaczenia. Szybkie podsumowanie ze śmieci, no bo nic innego nie wpadło. Kawałek podkowy na samym początku nie przyniósł szczęścia, nie przyniosła szczęścia. Tego widelca kawałek, bla 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 bla, druty, 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 kawał złomu, klamerki, kawałek monopoli kilka, tu nie wiem, jakaś płaskownik, mosiądz, brąz, nie wiem, na koniec jeszcze taki kawałek ołowiu stopionego, kulka, ta mała podkładka z brązu, bo skrobnąłem. Złotóweczka, alusek, 2 złote. Ta tulejka, nie wiem z czego, może od motyki. No i to okucie takie. No takie no. Takie jakieś. Nie wiem czy nie od okna nawet. No chyba takie przy oknach było. Dobra no panowie i panie przede wszystkim. Przepraszam, nie w tej kolejności. Pole ubogie. Szału nie było. Tak się na dzisiaj skończyło. Ale ważne, że był relaks. Relaks po tylu godzinach pracy. Ja i tak jestem zadowolony. Cieszy mnie to. A także zapraszam do subskrybowania kanału. Ja będę wpadał do was, oglądał filmiki. Cieszył się razem z wami. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Powodzenia.